ładnie mamy, co? No, Miss pięknie. Fitness. Oh. Ale mamy Owocki. Morze, Owocki, plaża, kocyk, drinki. To już mój trzeci raz. Mój pierwszy. Ja już jestem doświadczony w te klocki. Okej. Okay. Wiem, co robić. Mam nadzieję, że ta randka będzie najlepsza. No zobaczymy, zobaczymy. Nie wiadomo, to co może zdrówko. Przyjechałam właśnie z nastawieniem, że ja poznam kogoś fajnego. Tym bardziej, że mamy takie warunki, że no fajnie byłoby się tutaj zakochać. Mm-hmm. Ale jak na razie... Nie, no krótko jeszcze jesteś, wiesz, to ja tutaj powinienem się martwić raczej, że już tyle czasu tutaj spędziłem i jak widzisz dalej różnie. Dalej single. Dalej single tak naprawdę, no bo wczoraj w końcu wróciła do mnie karma po moich wszystkich przebojach. Nie, tam karma. No ale nie, no to tak naprawdę no to tak, bo w Sofii to już jest moja chyba piąta para i jakby cztery poprzednie, no to... To ja doprowadziłem do tej rozmowy, że to jednak nie to. I ja wczoraj w końcu to usłyszałem. Pierwszy raz dostałeś kosza. No. Ale jak ci z tym przykro ci? Wczoraj trochę mi było przykro, szczerze mówiąc. Już miałem takie, wiesz, myśli, że może już mi się trochę nie chce tutaj, wiesz, tak... No właśnie mówiła nam znowu Sophie. Się na kogoś nowego otwierać i tak dalej. Rozmawiać znowu to samo. No, ale przespałem się i powiem ci, że wracam. Lepiej? No, już po prostu, wiesz, jak w kasamar zaczynam, nie? No to dobrze, musisz się znowu odkręcić. No, a w ogóle powiedz mi, rodzeństwo masz, czy nie? Mam. Mam siostrę od strony mamy, bo moi rodzice nie są razem. I mam dwie siostry od strony taty i brata. Kurde, same kobiety. Więc sporo, no. Ja pierdzielę, ja mam siostrę i brata. Siostra starsza 2 lata, brat 15 lat. I wiesz, jak tam się dowiedział, że idę do Love Island, to mówił mamie, że ja spełniam jego marzenie, nie? A też chciałby iść? Znaczy nie wiem, czy chciał, czy o co chodzi, nie? Ale mówi, że no. No to kibicuje pewnie. No kibicuje na pewno. Tylko nie. Żeby nie nabrał tych wszystkich złych nawyków, jakie tutaj pokazuje. No ja lepiej, tam żeby, lepiej, żeby się troszeczkę inaczej zachowywał chyba. Jakie są ciebie z zazdrością? No ja akurat zazdrosna byłam bardzo pod koniec związku, ale to miałam do tego powody po prostu. Co ty odkryłaś takiego? Wiesz, to zdradził mnie mój były partner. O, i wybaczyłaś mu? No wybaczyłam i do siebie wróciliśmy i już później dlatego było tak, wiesz... Czyli się nie układało. Jakieś sprawdzanie telefonów, w nic nie wierzyłam. No i ta zazdrość jednak była. No ja to... Kurde, musiałbym być naprawdę mega zakochany, żeby komuś wybaczyć zdradę. No, ja ale wiem, że to by się odbijało cały czas przy kolejnych kłótniach, żeby było wypominanie i na pewno brak zaufania, bo ciężko po takim czymś odbudować to zaufanie. No, on nie odbudował tego zaufania. Ale gdzie u ciebie na przykład, na jakim etapie zaczyna się zdrada? No bo wiadomo, no, ten kontakt fizyczny, czy tam jakieś... Ja myślę, że zdrada się zaczyna na takim etapie, gdzie robisz coś, co musisz ukryć przed drugą osobą. No bo jednak jesteście w związku, no to macie też być takimi, moim zdaniem, przyjaciółmi. Że coś się wydarzy i idziesz do tej osoby i jej o tym mówisz, a jeżeli już nie możesz jej o tym powiedzieć, no to już wiadomo, że robisz coś złego. No w sumie fakt, no. Aż mi dasz do myślenia. Troszkę mi dodało do myślenia, jak łatwo jest się, jaki łatwy jest w ogóle proces poznawania się. Bo to jest tak naprawdę tylko rozmowa. Ale w życiu poza willą to jest właśnie takie otwarte na rozmowy, że ty na przykład kogoś weźmiesz na rozmowę, tak? Ktoś ci się podoba? Nie, właśnie nie jestem taka. No to może teraz to się zmieni, prawda? Że to wiesz, ja też tak na przykład miałem, że raczej może bym kogoś zaczepił na mieście, ale nie wziąłbym na taką fajną rozmowę. Ja też, ja w ogóle nigdy z pierwsza nie napisałam, ani nie zagadałam do faceta. No to może zaczniesz teraz. No może. Zobacz, i to się okazuje, że to jednak nie jest nic strasznego, że to na pewno fajny plus, pokazanie takiej pewności siebie. Tak. Więc to jest bardzo fajne i ja tak samo właśnie jak ty nauczyłem się, powiedzmy, rozmawiać. Mhm. No bo to jest bardzo ważne. Nabrałem pewności siebie. No na pewno zabrakło mi tego zdecydowania, no ale jesteśmy tutaj, żeby poznawać się, próbować, więc no, jakby nabrałem takiej otwartości do ludzi, że zawsze na przykład spotykałem się z młodszymi kobietami albo gdzieś tam w moim wieku, nie? A już tam byłem z Weroniką w parze, czy właśnie z Sofii i teraz nie miałbym problemu na mieście się
do takiej dziewczyny zagadać, czy ją zaprosić na jakąś randkę, czy na spotkanie. Wcześniej byś tak nie zrobił? Nie, nie zrobiłbym, tak na pewno nie, bo wiesz co, to chyba kwestia była tego, że bałem się odrzucenia, że mi się wydawało, że jednak te starsze dziewczyny jakby zobaczyła Adama 23 lat, który podbija to, co wiesz, mógłby różnie zareagować, ale widzę tutaj, że jednak jest inaczej i warto próbować, tak naprawdę sobie krzywdy tym nie zrobię. A powiedz mi, Miss Fitness, czy właśnie ty coś trenujesz, czy nie? No ja trenowałam, wiesz co, tak z 6 lat akrobatyka. O kurde, ale to jest taka, że co, że to... Akrobatyka artystyczna. Taka, że jakieś, wiesz, tam przejścia, gwiazdy. Aha, szpagat, nie, że fajno. Kurde, fajne. Tutaj chyba takiej osoby nie ma. Wiesz, fajnie, bo to jest każdy inny i, no. I każdy coś innego kryje w sobie, nie? I jest tyle różnych charakterów, że rzeczywiście można kogoś fajnego poznać. I teraz co, nic na razie? Teraz w sumie na tańce chodziłam, tak sporadycznie, na różne jakieś style. Aha. No. Czyli taneczna jesteś. Jestem. Do tańca i do różańca, jak to mówią. No. Więc zdrówko Miss Fitness zasłużyłaś po tych dziękuję za tę randkę, wspaniała była. I bardzo się przykładałaś, więc zasłużyłaś. Więc co, wracamy do willi i działamy. Lecimy. Chodź.